Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Absolwenci wyższych uczelni nadal mają problem ze znalezieniem pracy. Młodzi ludzie z zawodem mają dużo łatwiej. Michał Adamski, witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Jeżeli bym chciał znaleźć teraz pracę na rynku pracy po ukończonym technikum, to bym ją znalazł. No ale nie satysfakcjonuje mnie ona na tyle, żeby po prostu być z niej zadowolony. Prace dla młodego człowieka będą takie bardzo fizyczne, takich troszeczkę lżejszych, takich, które spełniałyby jego oczekiwania, jest dosyć ciężko znaleźć. Odpuszczamy pewne roboty, nie wykonujemy tyle prac, ile moglibyśmy. Ten temat za kilka chwil, a od czego zaczynamy? Polskie siły zbrojne będą zwiększone o połowę. Polska armia będzie większa, tak przewidujemy zasadniczy wzrost. Dzisiaj otwarto w Bydgoszczy nową jednostkę, która będzie przygotowywać manewry szpice NATO. Mamy wszystkie potrzebne systemy NATO tutaj na terenie Polski. 1 000 000 złotych wypłacono w ramach programu Rodzina 500+. Wykorzystamy to na jakieś zajęcia dodatkowe typu angielski, basen. Ponad połowa wniosków została już złożona. Program jest realizowany praktycznie bezproblemowo. Liczy się czas i kondycja. Strażacy muszą mieć sprawność fizyczną bardzo dobrą po to, żeby później w tych działaniach ratowniczych uczestniczyć. Nietypowa strażacka rywalizacja w podtoruńskiej Łubiance. Minister Obrony Narodowej zapowiedział w Bydgoszczy zwiększenie o połowę polskich sił zbrojnych. Antoni Macierewicz wziął udział w otwarciu nowej jednostki wojskowej NATO. Force Integration Unit to jedna z 6 w Europie Środkowo-Wschodniej najważniejszych jednostek w strukturach natowskich. Ma przygotowywać manewry tzw. szpicy NATO, czyli wojsk szybkiego reagowania. Będzie w niej pracowało kilkudziesięciu żołnierzy z Polski i innych państw sojuszu. Morze Bałtyckie. Rosyjskie samoloty przelatują bardzo blisko amerykańskiego niszczyciela, który prowadził ćwiczenia z polskim lotnictwem. Kilka dni później kolejny incydent na Bałtyku. Rosyjski myśliwiec przelatuje tuż obok amerykańskiego samolotu zwiadowczego w odległości zaledwie 15 metrów, zmuszając go do opuszczenia strefy, w której się znajdował. Wzmocnienie wschodniej granicy Unii Europejskiej to priorytet dla sił NATO i polskiego rządu. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział podczas wizyty w Bydgoszczy odtwarzanie polskich jednostek wojskowych na flance wschodniej. Zmiany mają dotyczyć także jednostek operacyjnych. Polska armia ma być większa. Przewidujemy zasadniczy wzrost, co najmniej 50% w ciągu najbliższych lat polskiej armii, w tym także postawienie jeszcze na przełomie tego i przyszłego roku 3 brygad obrony terytorialnej kraju właśnie na flance wschodniej. To był główny cel wizyty ministra w Bydgoszczy – otwarcie nowej jednostki NATO. Force Integration Unit będzie odpowiadać za przygotowanie manewrów szpicy NATO, czyli sił szybkiego reagowania. Wojska szpicy w sytuacjach zagrożenia lub konfliktu zbrojnego mają być w gotowości w ciągu 48 godzin. Jednostka w garnizonie bydgoskim jest jedyną w Polsce i jedną z 6 w NATO, które będą odpowiadać za szybkie przemieszczanie się wojsk natowskich. Im szybka reakcja, a później, żeby narastała liczba żołnierzy. Można powiedzieć, że ma to też charakter przede wszystkim polityczny. To znaczy, inaczej mówiąc, Rosjanie raczej 2 razy się zastanowią, jeśli pojawiają się w kraju na przykład bałtyckim jednostki natowskie, czy go zaatakować, podobnie w Polsce. Ma to zwiększyć głównie bezpieczeństwo wschodnich granic NATO. Nikt bardziej niż Polska nie chce, by kiedykolwiek powtórzyło się zagrożenie zbrojne z jakiegokolwiek kierunku. W nowej jednostce pracuje 42 oficerów i podoficerów z Polski oraz 13 wojskowych z innych państw NATO. Wszystkiego rodzaju dyskusje, narady mogą następować szybciej i sprawniej, dlatego że mamy wszystkie potrzebne systemy NATO tutaj na terenie Polski. To w Bydgoszczy kolejna instytucja natowska. Na wsparcie czeka też Międzynarodowa Szkoła NATO w Bydgoszczy, w której uczą się dzieci oficerów NATO. Szkole zależy na poprawie warunków lokalowych. Pomoc w tej sprawie deklarował wcześniej wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Jest nowe miejsce dla szkoły, w którym mogłaby się przenieść, jeżeli znajdą się środki finansowe. I trzeba zrobić wszystko i to jest zadanie polskiego rządu, żeby w tej sprawie pomóc przy współpracy oczywiście z uniwersytetem. Decyzja w sprawie Międzynarodowej Szkoły NATO ma zapaść w
maju. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. I zmieniamy temat. Pierwszy 1 000 000 zł z programu 500+ trafił do rodzin z Kujaw i Pomorza. Wypłaty rozpoczyna również Bydgoszcz. Na pieniądze czeka 11 tysięcy rodzin, które już złożyły wnioski. Jako pierwsza pieniądze otrzymała rodzina bydgoskich czworaczków, ale dla każdej dodatkowe wsparcie w domowym budżecie jest dużą pomocą. Czworaczki rosną, a wraz z nimi wydatki. Adaś, Bartuś, Michaś i Piotruś wraz ze swoimi rodzicami są pierwszą rodziną, która otrzymała pozytywną decyzję o wypłacie świadczenia 500+. Teraz co miesiąc na ich konto wpływać będą pieniądze, które w całości rodzice chcą przeznaczyć na wychowanie chłopców. W najbliższych dniach wypłat mogą spodziewać się również rodzice, którzy złożyli wnioski na początku kwietnia. Do tej pory zrobiło to ponad 11 tysięcy rodzin. Spodziewaliśmy się niecałe 30 tysięcy, także to jest jeszcze sporo przed nami. Nie powiem, że jest różowo, bo mamy cały czas problemy z systemem komputerowym. Znaczy, wbrew zapewnieniom strony rządowej, że od strony informatycznej wszystko będzie działać jak należy, to musimy część prac tych, które powinny z automatu wykonywać systemy komputerowe, wykonywać ręcznie. Wszystkie nieprawidłowości zbierają urzędnicy wojewody, którzy przekazują dane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak zapewnia rzecznik wojewody, w mniejszych miejscowościach proces ten przebiega bez większych komplikacji. Na Kujawach i Pomorzu wnioski złożyło 96 tysięcy osób. Szacujemy, że jest to około połowy ogółu wszystkich wniosków, które zostaną złożone w regionie. Ważna jest informacja, że trwają już wypłaty świadczeń 500+. Jest informacja, że wypłaciliśmy do tej pory ponad 1 000 000 zł. Pieniądze mają być przeznaczone na wychowanie dzieci i to rodzice mają zdecydować, na co je wydać. Myślę, że wykorzystamy to na jakieś zajęcia dodatkowe, typu angielski, basen. Jest teraz bardzo dużo propozycji, więc im więcej pieniędzy w budżecie, tym więcej będziemy mogli korzystać. Tylko w tym roku do polskich rodzin trafi ponad 17 miliardów złotych. 500 zł dziennie za postawienie straganu. Taką opłatę chce wprowadzić ratusz za handlowanie w ścisłym centrum miasta. Ma to doprowadzić, jak tłumaczy prezydent, do poprawy estetyki miasta. Taka wysokość, która ma spowodować, że nikt nie będzie chciał handlować w tym obszarze, który uznajemy za prestiżowy i mam nadzieję także i akceptację wszystkich mieszkańców, może oprócz tych, którzy tam akurat mają wystawione te stragany. Z opłat mieliby zostać zwolnieni na przykład kupcy handlujący podczas miejskich imprez. Na razie można tu spotkać przede wszystkim obcokrajowców, którzy często nie ponoszą żadnych kosztów. Radni PiS zapowiadają, że przyjrzą się nowej propozycji. Musimy się nad tą uchwałą naprawdę mocno pochylić, bo diabeł tkwi w szczegółach i musimy bardzo mocno prześledzić ją, żeby nie skrzywdzić naszych rodzimych kupców. Projekt będzie dyskutowany podczas najbliższej sesji. Władze miasta poinformowały również, że w tym roku 1,5 mln zł zostanie przeznaczonych na renowację zabytkowych kamienic. Natomiast na początku przyszłego roku w Bydgoszczy ruszy Centrum Usług Wspólnych. Ta jednostka zajmować się będzie finansami wszystkich placówek oświatowych w mieście. Będą pracowały w jednej lokalizacji. Część osób możliwe, że zostanie w szkołach, mała ilość po to, żeby wesprzeć pewne funkcje. Jak zapewnia ratusz, wszyscy księgowi, a jest ich w bydgoskich szkołach i przedszkolach 250, zachowają pracę i dotychczasowe wynagrodzenie. Sąd rejonowy w Grudziądzu podtrzymał decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie śmierci 11-latka ze Świecia nad Osą. Chłopiec zmarł wskutek obrażeń głowy w maju 2015 roku, po tym jak przewróciła się na niego niezabezpieczona bramka. Aleksandra Ciekot. Do tej tragedii doszło w maju ubiegłego roku na boisku w Świeciu nad Osą. Na 11-letniego Igora przewróciła się metalowa, niezabezpieczona bramka. Uderzony w głowę chłopiec zmarł. Prokuratura rejonowa w Grudziądzu badała, czy są osoby odpowiedzialne za tę tragedię. W toku postępowania nie ustalono, kto był właścicielem ostatecznie bramki i skąd te bramki się tam znalazły. Również w dokumentacji gminy, która została zabezpieczona, nie było żadnych rachunków ani żadnych faktur za to. Nikt sobie nie mógł przypomnieć. Kluczowe dla prokuratury było ustalenie, czyją własnością jest bramka. Nie przyznawali się do niej bowiem ani przedstawiciele gminy, którzy zarządzają boiskiem, ani pobliska szkoła, która z tego boiska korzystała. Mimo przesłuchania wielu
świadków właściciela tej konkretnej bramki nie udało się znaleźć. W toku dochodzenia prokuratura ustaliła natomiast, że zdarzenie nie może być rozpatrywane w kategorii przestępstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci lub przyczynienia się do śmierci człowieka, a jedynie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku czego postępowanie zostało umorzone. Prokuratura po przeprowadzeniu takiego kompleksowego postępowania i uwzględnieniu wszystkich dowodów uznała, że brak jest znamion czynu zabronionego, czyli narażenia dziecka z jednej strony na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci. Na decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania rodzice zmarłego Igora złożyli zażalenie. Dziś sąd rejonowy w Grudziądzu to zażalenie rozpatrzył i utrzymał decyzję prokuratury. Tym samym całe postępowanie w sprawie śmierci Igora zostało zakończone. Poparzony mężczyzna trafił do szpitala po wybuchu butli z gazem w restauracji wegańskiej przy ulicy Podmurnej w Toruniu. Poszkodowany pracownik ma obrażenia twarzy i rąk. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. O tej sprawie przeczytają Państwo na naszej stronie internetowej. Do eksplozji doszło przed południem na parterze lokalu w kuchni. Wybuch nie był duży, ale podmuch sprawił, że pękła szyba w witrynie restauracji. W samej kuchni też są zniszczenia. Wezwani strażacy szybko ugasili pożar i zabezpieczyli miejsce. Ustalają dokładne okoliczności wybuchu. A ta i inne informacje na naszej stronie internetowej www.bydgoszcz.tvp.pl. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Znani bydgoszczanie, w tym Leonard Pietraszak, uhonorowani medalami Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Nowa koncepcja zarządzania kinem w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Jest praca, ale raczej nie dla studentów i osób z wyższym wykształceniem. Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na fach w ręku. Zatrudnienie najłatwiej znaleźć osobom z zawodem. Zmienić to mają programy realizowane przez urzędy pracy, które coraz częściej dofinansowują wynagrodzenia młodych ludzi. Pomoc mają też spotkania z pracodawcami. Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyły się targi pracy i kariery. Prezentowało się 50 firm i instytucji. Pan Paweł ma 20 lat. Pracę znalazł zaraz po szkole. Najpierw staż, później stałe zatrudnienie. Zajmuje się składaniem mebli. Prace dla młodego człowieka będą takie bardzo fizyczne. Takich troszeczkę lżejszych, takich, które spełniałyby jego oczekiwania, jest dosyć ciężko znaleźć. W Bydgoszczy bezrobocie spadło do nieco ponad 5%. Pracę można znaleźć coraz łatwiej. Jeżeli bym chciał znaleźć teraz pracę na rynku pracy po ukończonym technikum, to bym ją znalazł, ale nie satysfakcjonuje mnie ona na tyle, żeby po prostu być z niej zadowolony, dlatego po prostu zacząłem robić studia. Ale studia coraz częściej nie dają gwarancji zatrudnienia. Praca jest, ale dla fachowców. Najczęściej poszukiwani są murarze, dekarze, malarze i osoby z tak zwanym fachem w ręku. Odpuszczamy pewne roboty. Nie wykonujemy tyle pracy, ile moglibyśmy. To oczywiście ze szkodą dla wszystkich, również dla tych, którzy nie mają pracy, a nie chcą się przebranżowić. Dlatego szkoły zawodowe wychodzą naprzeciw potrzebom rynku i kształcą młodych fachowców. Pomaga też Powiatowy Urząd Pracy, który zachęca młode osoby do podjęcia zatrudnienia. Od początku roku bydgoska placówka refunduje wynagrodzenia dla osób poniżej 30 roku życia. Taką ofertą zainteresowało się 200 pracodawców. 100 osób podpisało umowę o pracę. Skala spadku bezrobocia w grupie do 30 roku życia wskazuje na to, że myślę, że ten program jednak się sprawdza. Jest zainteresowanie zarówno ze strony pracodawców, jak i osób poszukujących pracy. Młodzi ludzie mogą też skorzystać z tak zwanego bonu na zasiedlenie. Urzędy pracy przyznają 7 tysięcy złotych osobom, które chcą pracować i zamieszkać co najmniej 80 kilometrów od dotychczasowego miejsca pobytu. W Bydgoszczy z takiego bonu skorzystało jednak do tej pory 5 osób. Co piąty bezrobotny to osoba poniżej 30 roku życia. Problem ze znalezieniem zatrudnienia ma blisko 2 tysiące młodych osób. To o wiele mniej niż w latach ubiegłych. W 2015 roku bezrobocie wśród młodych osób spadło o 45%. W znalezieniu zatrudnienia pomagają takie spotkania. To targi pracy i kariery zorganizowane na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Jesteśmy skłonni zatrudnić paru stażystów do działu handlowego. Szukamy także do działu finansowego oraz do działu windykacji i rozrachunków. Ofert pracy jest całkiem sporo, ale to naprawdę zależy od tego, kto czego oczekuje. Bydgoszcz, Agata Chyłka.
Cztery osoby zasłużone dla Bydgoszczy wyróżnione medalami Jerzego Solimy Kamińskiego. Wśród nich jest znany aktor Leonard Pietraszak. Medale co roku przyznaje się najwybitniejszym postaciom ze świata kultury. Kapituła zadecydowała. W tym roku medale Jerzego Solimy Kamińskiego otrzymały cztery osoby zasłużone dla miasta. Wśród nich Leonard Pietraszak, znany polski aktor, który nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. To nie tylko są rodowici bydgoszczanie, ja jestem rodowity, ale zasłużeni dla tego miasta i słusznie. To świetna nagroda, świetny pomysł. Medale otrzymali także Jerzy Derenda, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Janusz Kutta, który przez wiele lat kierował Archiwum Państwowym, i Marek Pijarowski, dyrygent z Wrocławia, który ściśle współpracuje z Bydgoską Filharmonią Pomorską. To są wszystko osobistości wyjątkowe. Były przeprowadzone obszerne laudacje podczas imprezy. Myślę, że te wszystkie zasługi wtedy zostały podniesione. Pośmiertnie uhonorowano także Andrzeja Szwalbego i Kazimierza Jługę. Poczet dębów w Alei Ossolińskich w Bydgoszczy wzbogacił się o kolejne drzewo. Tym razem posadzono dąb pamięci profesora Zygmunta Mackiewicza. Wybitny chirurg, społecznik, ceniony nauczyciel akademicki zmarł w październiku ubiegłego roku. Profesor Zygmunt Mackiewicz był współtwórcą Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Między innymi dzięki niemu zrekonstruowano także fontannę Potop, symbol Bydgoszczy zniszczony podczas II wojny światowej. 3 lata temu został doktorem honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pamiątkowy liść dębu z rąk prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego odebrała żona zmarłego Jadwiga Mackiewicz. Podczas uroczystości z okazji 10-lecia współpracy Bydgoszczy z partnerskim Wilhelmshaven wspomniano także o niemieckim przyjacielu Bydgoszczy Wilfriedzie Samelu. 16. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku mieszkańcy Torunia tłumnie stanęli w kolejce po wejściówki na niektóre z festiwalowych wydarzeń. Na wszystkie imprezy festiwalowe wstęp jest bezpłatny, jednak na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze zapisy. W sumie organizatorzy dla chętnych przygotowali dokładnie 1570 wejściówek. Jedna osoba mogła otrzymać maksymalnie po dwie na dwa wybrane wydarzenia. W ramach 16. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przygotowano ponad 140 imprez, w tym wykłady, pokazy, koncerty, warsztaty i spektakle. Festiwal rozpoczyna się w piątek i potrwa do wtorku. A w tym roku festiwal jest poświęcony żywności. O odżywianiu i walce z otyłością będzie mowa dzisiaj także w rozmowie dnia o godzinie 19. Gośćmi Mariusza Kluszczyńskiego będą dr Marek Jurgowiak z Katedry Biochemii Klinicznej Kolegium Medicum UMK i Aleksander Anikowski, kierownik Centrum Promocji i Informacji UMK w Toruniu. Radosław Osiński, Piotr Waśniewski za Katarzynę Jaworską i Żanetę Sarnecką. Szefowie Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu wybrali kuratorów nowo powołanego Centrum Sztuki Filmowej. Dzisiaj kuratorzy przedstawili swoją koncepcję zarządzania kinem. Doktor nauk humanistycznych, krytyk filmowy, filmoznawca, absolwent polonistyki i reżyserii, twórca niezależnych etiud filmowych, teoretyk i praktyk. Centrum Sztuki Filmowej w toruńskim CSW zarządzać będą teraz wspólnie Radosław Osiński i Piotr Waśniewski. Wierzę w to, że kinocentrum zacznie funkcjonować jako kino, które będzie prowadziło działalność edukacyjną, będzie pokazywało ciekawe filmy, które są aktualne, ale także będzie sięgało do historii kina, będzie zapraszało wybitnych twórców. Kuratorów wybrano spośród 15 kandydatów, jacy zgłosili się do konkursu. Poprzednia kuratorka Kawka Jaworska według Wacława Kuczmy i Marka Żydowicza nie przedstawiła ciekawego planu pracy kina w 2016 roku i z końcem marca odeszła. Radosław Osiński i Piotr Waśniewski chcą skupić swoją działalność wokół trzech haseł. Cultural, Critical, Creative. Zapowiadają m.in. powstanie tzw. filmoskopu toruńskiego. Będzie to taka grupa ludzi, międzypokoleniowa grupa ludzi po prostu, którzy będą chcieli poszerzać swoją wiedzę o kinie. Będziemy tę wiedzę poszerzać i będziemy ją dokumentować. Organizowane będą warsztaty krytyki filmowej. Ci, którzy chcą pisać recenzje do kina, będą mieli wstęp wolny. Uruchomiony zostanie blok filmowy, a także pracownia wideoeseju, bo jak podkreślają nowi kuratorzy, formą wypowiedzi o filmie może być inny film. Na koniec roku wychodzić będzie publikacja z najlepszymi pracami. W kinie nie zabraknie też warsztatów filmowych dla twórców amatorów. Chcielibyśmy, aby to miejsce stało się źródłem inspiracji, pomocy, ale też poszukiwań. Marek Żydowicz zapowiada, że warsztaty poprowadzić mogliby m.in. Jerzy Skolimowski i David Lynch. W planach jest też modernizacja kina, poprawienie akustyki i wymiana foteli. Na to szefostwo CSW chce pozyskać wsparcie unijne.
A w zbliżeniach teraz sprawdzamy, co dzieje się w sporcie. Czeka na Państwa Łukasz Betański. Dzień dobry. Dzień dobry. A w serwisie sportowym powiemy sobie o sporcie elitarnym, o dyscyplinie olimpijskiej, czyli o szermierce. Bo już w czerwcu w arenie Toruń do boju wkroczą najlepsi zawodnicy tej dyscypliny w Europie. I z tego powodu Akademia Szermiercza zorganizowała specjalną akcję, która promuje właśnie te Mistrzostwa Europy. Spójrzmy i zobaczmy, co powiedział na ten temat Jacek Achenbach, czyli koordynator tego projektu. Projekt polega na tym, że wychodzimy naprzeciw młodzieży, organizujemy spotkania w szkołach, we wszystkich szkołach podstawowych Torunia. Opowiadamy o naszych zawodach i o całej otoczce związanej z tych zawodów i również propagujemy nasz sport, zapraszamy dzieci do uczestnictwa w naszych treningach. No a łatwo jest zapraszać na te treningi, łatwo promować tę dyscyplinę sportu, jeśli klub Budowlani Toruń ma w swoich szeregach świeżo upieczoną mistrzynię świata juniorek w drużynie. Julia Chrzanowska to przecież zawodniczka klubu Budowlanych Toruń i też włącza się w promocję Mistrzostw Europy, które przypomnę w czerwcu w arenie Toruń. A ponadto w serwisie sportowym nie zabraknie Tauron Basket Ligi Kobiet, bo przecież Artego gra trzeci mecz półfinałowy. Po dwóch kwartach wygrywa z MKS-em Polkowice 39-33, a Łuczniczka Bydgoszcz, czyli bydgoscy siatkarze, walczą o dziewiąte miejsce w plusLidze. Po pierwszym secie przegrywają 0-1 z AZS-em Indykpolem Olsztyn. Więcej informacji w serwisie sportowym. Zapraszam o 22.00. U nas teraz też o elitarnym sporcie. Bieg z gaśnicą, pokonywanie toru przeszkód czy sztafeta pożarnicza. Strażacy z całej Polski doskonalili swoje umiejętności pracy w zespole i szlifowali swoją kondycję. W ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łubiance odbył się pierwszy kujawsko-pomorski turniej w sporcie pożarniczym. Jest to pierwszy kujawsko-pomorski turniej w sporcie pożarniczym. W dniu dzisiejszym rozgrywane dwie konkurencje. Sztafeta pożarnicza 4x100 metrów i ćwiczenia bojowe. W tych zawodach startują reprezentacje z 10 województw. W naszej pracy musimy polegać na zaufaniu, na pracy zespołowej. I tak samo jak w sporcie, tak? Jeżeli chodzi o sztafetę drużynową, jak również ćwiczenia bojowe, każdy musi na każdego polegać, bo jeżeli jeden zawodnik popełni błąd, wiadomo, nie przekłada się to na wynik. Strażacy muszą mieć sprawność fizyczną bardzo dobrą po to, żeby później w tych działaniach ratowniczych uczestniczyć. Można powiedzieć, bardzo gładko im to idzie, bo ta sprawność fizyczna tu jest wyrabiana i tam później przekładana na ćwiczenia i na ratowanie życia ludzkiego. Jest to generalnie inauguracja sportowa na tym obiekcie, który został wybudowany w zeszłym roku. Sprawdzą się panowie tutaj doskonale, mają okazję, żeby przećwiczyć przed zawodami wojewódzkimi, przed Mistrzostwami Polski, no te dwie trudne konkurencje. Warto na wiosnę zadbać o formę niezależnie od zawodu, tylko czy pogoda też o nas zadba? O tym teraz Magda Żakowska. Dzień dobry, Magdo. Witam serdecznie. Teraz dłuższe dni, ciepłe promienie wiosennego słońca, nawet gdy chwilami jeszcze pogoda pokaprysi, gdy silniej zawieje. Wszystko to sprawia, że coraz częściej każdą wolną chwilę spędzamy na świeżym powietrzu. Wycieczki rowerowe, rolki albo tradycyjne spacery. Nieważne jak, ważne by być aktywnym. Na zdjęciach nadesłanych przez naszego widza widać, że także wzmożoną aktywność wykazują zwierzęta. Chociażby wiewiórki poczuły już powiew wiosny. Dla takich widoków na pewno warto wybrać się do lasu czy do parku na spacer i poczynić kolejne przyrodnicze obserwacje. Pogoda będzie nam sprzyjać, także jutro nie zabraknie słońca, jedynie uważajmy, bo przed nami zimna noc, nad ranem temperatura spadnie nawet poniżej zera, także nad ranem na pewno przyda się nieco cieplejsza odzież, ale w ciągu dnia będzie już przyjemnie ciepło, do 13-14 stopni wzrośnie jutro słupek rtęci, a na niebie przeważać będzie błękit. Pogoda będzie sprzyjać i nam, i wiewiórkom. Magda Żakowska, dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu teraz nasze tematy dnia.
Polskie siły zbrojne będą zwiększone o połowę. Polska armia będzie większa, tak przewidujemy zasadniczy wzrost. Dzisiaj otwarto w Bydgoszczy nową jednostkę, która będzie przygotowywać manewry szpice NATO. Mamy wszystkie potrzebne systemy NATO tutaj na terenie Polski. 1 000 000 złotych wypłacono w ramach programu Rodzina 500+. Wykorzystamy to na jakieś zajęcia dodatkowe, typu angielski, basen. Ponad połowa wniosków została już złożona. Program jest realizowany praktycznie bezproblemowo. Liczy się czas i kondycja. Strażacy muszą mieć sprawność fizyczną bardzo dobrą, po to, żeby później w tych działaniach ratowniczych uczestniczyć. Nietypowa strażacka rywalizacja w podtoruńskiej Łubiance. Teraz to już wszystko. Za chwilę szczegóły prognozy pogody, a potem rozmowa dnia na wieczorne wydanie zbliżeń. Zapraszam jak co dzień o 21:45. Do zobaczenia.